Słuchajcie, to jest chyba największa ogniskowa, jaką nagrywam tego vloga i w ogóle na tym kanale. 55 mm razy 1,6 krop. Sam jeszcze nie nagrywałem sobie, ledwie widzę wizjer, ale okej. No mam niestety awarię Canona. Po 2 latach nagrywania odmówił współpracy. Nie wiem, co z nim będzie dalej. Zobaczymy. Myślę, że nie wiem, czy warto w ogóle go naprawiać, bo taka naprawa kosztuje pewnie z 1500 zł, a ten aparat kosztuje używany 1500. No ale dobra, nie o tym. Słuchajcie, dzisiaj chciałem wam powiedzieć też parę słów na temat Subaru, dlatego że tydzień temu, jak zaczynałem właściwie przygotowanie do warsztatu dotyczącego filtrów, pojechałem do Michała wypożyczyć Mavica 2 Pro i zresztą on był tutaj też u mnie. Ja pojechałem następnego dnia jeszcze do niego po sprzęt, a wczoraj mu oddawałem, dlatego że skończyłem zdjęcia i skończyłem te wszystkie przykłady, które sobie zaplanowałem na cały tydzień i mieliśmy znowu przejażdżkę Subaru. I muszę wam powiedzieć, że teren był jeszcze trudniejszy i ja byłem odpowiedzialny właśnie za pilotaż Mavica 2 Pro. Był o tyle trudny teren, że były bardzo mocne pagórki, były podjazdy i słuchajcie, i była taka jazda, zaraz pokażę te pagórki bardziej, że nie miałem właściwie możliwości nawiązania się do jego ruchów, dlatego że Subaru jest bardzo dynamiczne, a jednocześnie te górki, tam były druty i drzewa, one uniemożliwiały mi skuteczne loty. Tutaj widać właśnie jeden z takich podjazdów bardzo stromych. I znowu wróciłem do Active Track, tego, który się nazywa... Boże, ta security camera, ten trzeci tryb, czyli Spotlight właśnie. Wróciłem do Active Track Spotlight, dlatego że stwierdziłem, że nie ma opcji innej, żebym śledził Subaru, niż właśnie takim suspensem, czyli byłem zawieszony. Górka była praktycznie 45 stopni, można powiedzieć, i jedynie Active Track Spotlight dał mi możliwość taką, że nie wrąbię się w przeszkodę, a jednocześnie jestem w stanie śledzić cały czas Subaru. Przy innych trybach i przy lataniu też swobodnym mogłem robić bardzo proste właściwie manewry, ale nie były płynne i muszę powiedzieć, że niewiele tam wyszło. Oczywiście są fajne montaże też i są fajne ujęcia, ale nie ma takich płynnych przejazdów całych. Natomiast jak już wyjechaliśmy na Polankę tym Subaru, to było lepiej, bo tu faktycznie mam to ujęcie, jest chyba jedną z takich fajniejszych, gdzie mamy zawrotkę i za chwilę jeszcze będą dwa ujęcia takie, gdzie mamy Active Track, ten Fast i tam jest Trace i z krążeniem. To było jedno z ciekawszych ujęć. Oczywiście byłem cały czas na granicy, to jest to. Na granicy rozbicia Mavica parę razy byliśmy naprawdę blisko i muszę wam powiedzieć, że mocno te ujęcia na mnie działają też stresująco. No bo waży się cały czas parę tysięcy złotych, ale tak to wygląda. No, żeby zrobić coś fajnego, a staramy się zrobić i myślę, że z czasem opanujemy komunikację i jeżeli będziemy ćwiczyli częściej, to myślę, że jesteśmy w stanie trochę błysnąć głównie na stronach Subaru i na grupach, i to grupach niekoniecznie polskich, dlatego że Subaru ma bardzo, bardzo dużo swoich wielbicieli i to jest fajna nisza do zagospodarowania i myślę, że ta nisza jest w stanie nam ciekawe rzeczy pokazać. Tutaj mamy też namiot na dachu, tak zastanawiamy się też nad ogrzewaniem, jak to rozwiązać, żeby też, jak będzie chłodno, żeby takie akcje przeprowadzać. Natomiast ciekawa rzecz weekendowa, oczywiście od poniedziałku do piątku pracowałem nad tym opracowaniem warsztatowym, dużo przykładów nagrałem związanych z filtrami. Mam nadzieję, że one będą lepsze nawet niż to, co ostatnio pokazałem, chociaż nie wszystkim kolegom podobno się podobało, ale tak to jest, nie wszystkim się dogodzi. Natomiast przykłady są fajne i zrobiłem ich naprawdę dużo. Myślę, że opierałem się też na amerykańskich materiałach po to, żeby zagospodarować i optymalnie wykorzystać drona, którego miałem na tydzień razem z kompletem 10 filtrów. No i słuchajcie, tyle. W przyszły tydzień to będą montaże właśnie i myślę, że już niedługo 2-3 dni i światło dzienne ujrzy ten duży materiał, czy ten średni materiał, a duży to pewnie jeszcze mi trochę zajmie, dlatego że chcę wykorzystać Inspire'a. Przy Inspire'ze mam też filtrów 6 i tam lepiej można pokazać na przykład polaryzację, także nie wiem, czy przypadkiem nie zrobię tak, że tam jest dużo większy obiektyw, prawda, w tej Zenmuse kamerze X5,
I chyba tam pokażę po prostu trochę lepiej te możliwości regulacji i przykłady związane z polaryzacją, bo to jest taki główny temat, który można fajnie pokazać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No, zaczynamy kolejny tydzień i do dzieła, kolejne wyzwania. Pogoda sprzyja i bardzo fajne loty, także nadchodzący tydzień będzie stał pod znakiem Inspire'a. Ja się cieszę, że oddałem Michałowi Mavica 2 Pro, bo parę razy byłem na granicy rozwalenia. Sami wiecie, jak to jest i wielu z Was na pewno przeżyło to, jak to jest latać na granicy albo wręcz już poza granicą rozwalenia swojego drona. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego. Ja edytuję jeszcze trochę ten film dzisiaj i przechodzimy już płynnie do nowego tygodnia. Trzymajcie się, cześć, pa!